W 1993 roku zostałem zaproszony do pielgrzymki biegowej, która była organizowana z ŻOR i ten pomysł mi się bardzo spodobał i przez 5 lat do tamtego momentu, czyli do 1998 roku planowałem, myślałem. No i w 1998 roku po raz pierwszy tu na tych schodach stanęliśmy i pobiegliśmy do Watykanu na spotkanie z Janem Pawłem II. Spodobała się ta inicjatywa i postanowiliśmy jako Rudzka pielgrzymka, w tej chwili jako Śląska pielgrzymka, odwiedzać miejsca, które mają szczególne znaczenie nie tylko dla chrześcijan, ale również dla wszystkich obywateli. Jest to moja czwarta pielgrzymka, rok temu byliśmy w Watykanie, aby kultywować Jana Pawła II, jego nauki, jego wiarę i w jego, że też jest Polakiem. A dlaczego biorę udział? Ja kocham Jana Pawła II, ja miałem tą przyjemność być u Jana Pawła II w 2000 roku. No i co roku krzczę tego 16 października i wspominam Jana Pawła II właśnie. Jest ważną postacią, tym bardziej, że uczę w szkole o imieniu Jana Pawła II, więc gdzieś to jest ten cel, gdzieś tam prześwituje też, ale tak jak myślę, ważniejsze są wewnętrzne potrzeby.